Chcemy zaprotestować w ten sposób przeciwko bezsensownej śmierci, bo nie może być takich zdarzeń. Życie ludzkie jest zbyt krótkie, żeby mogło się kończyć w tak brutalny sposób. Takie marsze są organizowane w Polsce już od kilku lat. Chodzi nam o to, aby przyłączyć się do tych wszystkich ludzi, którzy pragną żyć, kochać i do śmierci naturalnej wytrwać, a nie, że życie człowieka, który miał rodzinę, żonę i córkę, zostało w ten sposób brutalnie przerwane. Jeżeli ten nasz przemarsz, nasz protest przeciwko tej agresji odniesie w przyszłości jakiś skutek, to znaczy uratuje chociażby jedno istnienie ludzkie, to jest nasz ogromny sukces. Piotr na zawsze pozostanie w naszej pamięci i byłby dumny z tego marszu, który dzisiaj się odbył.